Rozmowa dnia. A w naszym studiu Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Witam, panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry. Co będzie w specustawie, którą dziś rząd ma się zajmować? Specustawie, która ma być jednym z narzędzi do powstrzymania epidemii afrykańskiego pomoru świń. No niestety w czerwcu wydawało się, że po podpisaniu porozumień handlowych z Chinami, które umożliwiały nam sprzedaż po korzystnych cenach między innymi wieprzowiny, powstały ogniska afrykańskiego pomoru świni. Następnie w lipcu i na początku sierpnia w sumie całe prawie województwo podlaskie jest obszarem zagrożonym. I tutaj no, rząd nie może zostawić rolników samym sobie. Przygotowaliśmy pierwszy pakiet rozwiązań, które sukcesywnie będziemy wprowadzali. I ta ustawa, która dzisiaj będzie procedowana, która została w ubiegłym tygodniu w trybie obiegowym przyjęta przez rząd, ona ma umożliwić zdjęcie około 100 tysięcy sztuk świń z rynku poprzez zakup tych świń przez zakłady, które skorzystają z tej możliwości, i następnie jednostki sektora finansów publicznych będą mogły bez przetargów, czyli z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, nabywać te przetworzone, to przede wszystkim będą konserwy mięsne, także pasztet. I chcę tutaj jednocześnie podkreślić, że to będą bardzo wysokiej jakości produkty, dlatego że w takiej konserwie będzie około 70% mięsa, gdzie średnio w tych innych konserwach, które są na rynku, około 30%. A to będą bezpieczne konserwy i pasztety? Ludziom nic nie grozi po spożyciu mięsa ze świni zakażonej afrykańskim pomorem? Nic nie grozi, bo będą przetwarzane w temperaturze powyżej 80 stopni, ale chcę zwrócić uwagę, że to jest takie jakby jeszcze podwójne spowodowanie, żeby nie było tego przypadku, dlatego że wszystkie świnie praktycznie będą badane, będą miały świadectwa zdrowia i jest to takie w mojej ocenie no, jeszcze zabezpieczenie, przed czym czegoś praktycznie nie ma, no ale takie chcemy, wymagania postawione mamy i tak robimy. Ale zdejmowanie, jak to pan powiedział, z rynku 100 tysięcy sztuk świń, to jak rozumiem jest już działanie po, a czy jesteśmy w stanie jakoś przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby wcześniej przez jakąś kwarantannę, większą izolację? Jak jesteśmy jeszcze w stanie walczyć z tą chorobą? No, wszystkie działania już od 3 lat są podejmowane. Na początku stycznia przyjąłem projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wczesnego wykrywania afrykańskiego pomoru świń, który przewiduje różnego rodzaju działania, w tym funkcjonowanie służb weterynaryjnych. Niestety te przypadki ostatnio one spowodowane były nielegalnym handlem prosiętami zarażonymi. Tutaj wprowadziliśmy teraz no już w tym obszarze ścisłe działania policji, prokuratury, która ma wyeliminować nielegalny handel w Polsce i szczególnie teraz na terenie województwa podlaskiego. To jest podstawowy warunek. To był nielegalny handel przez granicę, bo podobno choroba wróciła do nas przez granicę wschodnią. Białoruś, teraz ponoć też z Ukrainy zagrożenie nam. No to jest ustalane. Te pierwsze dwa przypadki były bardzo dziwne. Pojawiły się w hodowli nie wiadomo skąd. Natomiast jeśli chodzi o nielegalny handel, to on istnieje pomiędzy handlarzami a tymi osobami, które nabywają prosiaki, ale nie z nieznanego źródła, czyli niebadane, niesprawdzone pod względem właśnie zdrowotności. A proszę powiedzieć, jak ważne jest w walce z afrykańskim pomorem świń to, co robią myśliwie, czyli odstrzał dzików. Czy to dziki roznoszą chorobę? No różne są na ten temat opinie, ale ja jestem zwolennikiem tej, że 3 lata temu należało dokonać odstrzału sanitarnego. Wtedy był ten obszar mniejszy na terenie tam 2 powiatów. Potem też niestety Polski Związek Łowiecki nie przykłada się do rozwiązania tego problemu, chociaż ostatnie deklaracje wskazują na to, że chce dokonać redukcji tej, która wynika z zaleceń Unii Europejskiej, gdzie mówi się o 0,5 dzika na kilometr kwadratowy. Tutaj w marcu wydałem rozporządzenie,
przeznaczając 18 milionów złotych o sanitarnym odszczale dzików, upoważniamy do tego ustawa o zdrowiu zwierząt, która umożliwia dokonanie takiej decyzji. Niestety tutaj podpisano tylko umowy na 8 tysięcy, z tego zrealizowano chyba niecałe 4 tysiące. Jest tu potrzebna wola i wierzę w to, że obecnie już po powołaniu tego międzyresortowego zespołu, gdzie zobowiązał zespół w imieniu pani premier do tego, aby ten wskaźnik 0,5 został zachowany. Podjęliśmy uchwałę, apel do pana ministra środowiska, żeby jednak w ramach nadzoru nad Polskim Związek Łowiecki doprowadził do takiej sytuacji. Cytat mam dla pana z pana ministra z tekstu w Gazecie Wyborczej sprzed kilku dni. PiS przed wyborami obiecywał rolnikom poluzowanie walki z afrykańskim pomorem świń, bo przepisy rolnikom życie utrudniały. Wybory PiS wygrał, a pomór świń rozlewa się na Polskę. Dobrze tutaj dziennikarze związek przyczynowo-skutkowy wskazują? Nigdy takich obietnic nie było. Jeśli dziennikarz pokaże taką wypowiedź czy zapis w naszym programie rolnym, który mamy, on jest opublikowany i cały czas jest na stronie Prawa i Sprawiedliwości. Także takich decyzji nie było. Trzeba prowadzić taką politykę w tym zakresie, aby zabezpieczać społeczeństwo naszego kraju, no i Europy przed chorobami, w tym przypadku przed afrykańskim pomorem świń. I dlatego no, przecież funkcjonowało rozporządzenie z 2015 roku. W tym zakresie ja dokonałem w styczniu zmian, bo to na ten rok rozporządzenie i te wszystkie wymagania, które wynikają z dyrektywy unijnej, bo to jest dyrektywa z 2002 roku, która określa, jakie powinny być minimalne działania podjęte. Ona została opracowana na podstawie doświadczeń w Hiszpanii, w Sardynii czy w Holandii, gdzie występował afrykański pomór świń. I takie działania były przewidziane. Teraz przyjmujemy specustawę, która zwiększy jeszcze wymagania, chociażby przez to, że wprowadzamy świadectwa na terenie całego kraju zdrowia. Potem też upoważniamy, czy też będzie możliwość upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii do wydania decyzji o nakazie odstrzału dla kół łowieckich. I to, mam nadzieję, doprowadzi do tego, że te elementy zostaną wyeliminowane, czyli redukcja dzików i nielegalny handel powinny zostać zlikwidowane. Skoro specustawa, to wiadomo, że sytuacja nadzwyczajna, ale jakie są plany resortu rolnictwa na jesień? Jakich zmian jeszcze, propozycji ustaw, zmian przepisów możemy oczekiwać do końca tego roku? Ale ogólnie, tak? Tak, no w resorcie rolnictwa no wracamy, no Sejm wraca, więc będzie można przyjmować kolejne ustawy. Najważniejszym pakietem, który już powinien być rozpatrywany, jest to sprawa ustawy o nieuczciwej konkurencji, która była bardzo oczekiwana, tak zwanej przewadze kontraktowej, gdzie chcemy, aby producenci rolni mieli równe warunki w negocjacjach umów z supermarketami, hipermarketami. Sprawa ustawy o sprzedaży detalicznej bezpośredniej, która już jest na komitecie stałym, wpłynie do Sejmu. Sprawa oznakowania żywności, gdzie wprowadzamy pojęcie produkt polski, z tym, że ta nazwa będzie zawierała pewne elementy, które wskazują na to, że ma być 75% produktów rolniczych pochodzenia polskiego i to będzie kontrolowane przez IJHARS. Inne ustawy to o spółdzielniach rolników, ustawa, która jest wzorowana na przedwojennym rozwiązaniach, gdzie mówimy o funduszu niepodzielnym, że w przypadku dotacji czy ulg, żeby ten fundusz nie przechodził na tych, co po prostu dokonują likwidacji danej spółdzielni. Sprawa ustawy nowych rozwiązań dotyczących wypłat płatności bezpośrednich za rok 2016. Tutaj wprowadzamy inne rozwiązania. Też chcemy dokonać, i to musi być legislacyjnie dokonane, zmiany w zakresie możliwości wypłaty zaliczek od 16 października za dopłaty bezpośrednie. Panie ministrze, a patrząc z kolei wstecz na tą najważniejszą dotąd reformę, sztandarową reformę rządu, czyli wprowadzenie programu 500+, w jakim stopniu ten program wpłynął na życie na wsi, na rodziny rolników? Ma pan jakieś dane na ten temat? Wpłynął w sposób bardzo zasadniczy, ponieważ 11 miliardów złotych wpłynie na wieś, co przy tych dochodach, które
no niestety są niższe w porównaniu do dochodów mieszkańców wiejskich, no umożliwi no, dzieciom ze wsi no, korzystanie po prostu z dobrodziejstw tego rozwoju, który mamy. I to jest jakby jedno z działań, które ma poprawić sytuację na obszarach wiejskich. My tutaj podkreślamy jednoznacznie, że wieś musi dorównać do miasta, że przychody, dochody muszą być podobne i nie zostawamy mieszkańców i samym sobie. Podejmujemy działania, po pierwsze związane z rynkami rolnymi, po drugie teraz w ramach planu Morawieckiego jest szereg będzie działań, które będą wpływały na jakość życia na obszarach wiejskich. Tym dokumentem końcowym, który na przełomie roku zostanie przyjęty, będzie pakt dla obszarów wiejskich, który będzie uwzględniał wszystkie możliwości finansowania rozwoju na obszarach wiejskich i wierzę w to, że po prostu ta sytuacja będzie ulegała zdecydowanej poprawie. Wprowadzamy na wsi normalność, te rozwiązania, które dotyczą rynków rolnych. One są długofalowe, ale będą przynosiły efekty, bo już dzisiaj pomimo, że PSL, pan Kosiniak-Kamysz narzeka, nie wiem dlaczego, przyjechał z wakacji, że narzeka. Natomiast ceny, o których mówi, rozmawiam z rolnikami prawie każdego dnia, nie są najgorsze, bo jeśli mamy wieprzowinę po 5,50, mamy zboże już dzisiaj, rozmawiałem z rolnikami, do 700 zł pszenica konsumpcyjna dochodzi, rzepak 1600 za tonie, mleko 1,10-1,20. Kierunek jest dobry i jeśli będzie ta tendencja wzrostu, to na pewno na wsi będzie coraz lepiej i my w tym kierunku działamy, bo szereg prostych rozwiązań, jakby chociażby pozycja rolnika w łańcuchu żywnościowym, to jest ten pakiet, o którym... Mówiliśmy już o tych propozycjach, tak mówił pan minister i również wspominaliśmy o nich wcześniej w Radiowej Jedynce. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. 28 po 7.